Grajcie w najlepszej szkole w okolicy, czyli w powiatowym zespole szkół w Bodzentynie. Mam na imię Krzysiek Dolega i chciałbym was oprowadzić po miejscu, które ku mojemu zaskoczeniu bardzo mi się spodobało i z którym się bardzo zżyłem. Cześć, jestem Michalina i teraz ja będę oprowadzać was po naszej szkole. Realizujemy tutaj wiele projektów, które kończą się wymiernymi osiągnięciami. Wymyślamy je sami lub angażujemy się w te już istniejące. Aktualnie znajdujemy się w Szkolnym Radiu Kreska. To właśnie je udało nam się otworzyć dzięki projektom unijnym. Kolejny projekt, Kultura pod chmurką, wzbogacił nas o kanapy, które sami zbudowaliśmy z Europalem. Było tak. A jest tak. W ramach projektu dziewczyny z drugiej A wyśpiewały nam historię powojennej Polski. Sportowo nasze szkoły są olbrzymie. Kiedyś dominowały w nim zimowe sporty obronne, ale bezśnieżne zimy zmusiły ją do zmiany kierunku sportowego. Teraz doskonalimy się w biegach, w grach zespołowych, w sportowym strzelectwie i w siłowych sportach. Szczególnie w tym ostatnim nasze koleżanki odnoszą wielkie sukcesy. Porozmawiajmy z naszymi mistrzyniami. Wiktoria, co sądzisz o naszej szkole? W biegu Liwer Kielce. Dzięki wyrozumiałości pani dyrektor i nauczycieli mogę wyjeżdżać na zgrupowanie kadry narodowej, a zaległości nadrabiam na zajęciach dodatkowych. Czyli wszystko jest okej? Wszystko jest okej. Aktualnie znajdujemy się w szkolnej siłowni, gdzie bardzo chętnie trenuje Wiktoria Kanek, nasza druga mistrzyni. Inspiracją dla mnie stały się lekcje WF w szkolnej siłowni. Tak spodobało mi się podnoszenie ciężaru, że w tym roku wygrałam mistrzostwo Polski w uciskach już taki leżący. Nie ma szkoły bez rozrywki i zabawy. Staramy się, aby była ona na najwyższym poziomie. Działa u nas szkolny klub filmowy, który organizuje wydarzenia co miesiąc. Gdy pogoda na to pozwala, są one na świeżym powietrzu. W listopadzie organizowany jest Szkolny Dzień Licealisty, który integruje naszą społeczność, a rajdy i wycieczki po okolicy cieszą się dużym zainteresowaniem. Jednak szkoła to nauka i pogłębianie swojej wiedzy. Bierzemy udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W 2019 roku absolwent Kacper Świderski jako uczeń klasy drugiej został laureatem ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie, zdobywając indeks tej szkoły. A w tym roku? Już od dzieciństwa interesowałam się historią i liceum pomaga mi doskonalić się w tym, co lubię. Jestem w pierwszej klasie i już brałam udział w konkursie historycznym organizowanym przez uczelnię w Gdyni. Tu Wiktoria i Tomek. W marcu tego roku braliśmy udział w finale ogólnopolskiego konkursu wiedzy o policji. Zajęliśmy w nim. Ja czwarte miejsce. Ja zajęłam miejsce piąte. Cześć, jestem Piotrek. Chodzę na profil biologiczno-chemiczny, ale przedmioty humanistyczne zawsze były moją pasją. Jeżeli są tylko dostępne jakieś konkursy, to zawsze biorę w nich udział. W tym roku brałem udział w olimpiadzie z historii, gdzie doszedłem do etapu okręgowego. Brałem także udział w olimpiadzie z WOS-u, gdzie zająłem też dobry wynik. Szkoła średnia w Budyktynie to już staruszka z ponad 100-letnią tradycją, ale jest niezwykle rzeźka i nowoczesna. Rozpoczynając naukę w jej murach, możesz wybrać trzy szkoły. Liceum, technikum i szkołę branżową. To jest imię. W liceum proponujemy naukę na 6 kierunkach i żeby się nie pomylić, skorzystam z naszej ulotki. Możesz wybrać klasę matematyczną, informatyczną, klasę humanistyczną, klasę biologiczno-chemiczną, klasę sportową i klasę z innowacją pedagogiczną, czyli klasę policyjno-prawną. I ten kierunek cieszy się u nas największą popularnością. Natomiast jeśli chcesz się uczyć w technikum, oferujemy w nim następujące kierunki. Technik hotelarstwa,
Technik Inżynierii Środowiska Melioracji, Technik Obsługi Turystycznej, Technik Informatyk, Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej, Technik Telekomunikacji, Technik Pojazdów Samochodowych i Technik Budownictwa. Dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że spotkamy się już we Wrześniu. Teraz doskonalimy się. No w grach zespołowych, no rany boskie. No i znajdujemy się w szkolnym Radiu Kresta. Dobra, nie będę się dało po prostu. Ale pokrzywanie czy nie? Udział w różnych konkursach i olimpiadach. Nie, jeszcze raz. Dobra, spokojnie. Natomiast, jeśli chcesz rozpocząć naukę w technikum... Dobra, od nowa.